Dzień dobry Państwu, witamy z Grodziska Wielkopolskiego, gdzie dziś ostatni dzień zgrupowania Krakowi przed nowym sezonem i ostatni też sparring. Liczymy na to, że uda się zakończyć ten etap sezonu pozytywnym akcentem i zwycięstwem w tym meczu kontrolnym przeciwko Chorobremu. Głogów to dzisiejszy rywal Pasów, drużyna pierwszoligowa, w zeszłym sezonie miejsce 12, więc bezpieczna lokata. Nie musiał Chrobry walczyć do ostatnich kolejek o utrzymanie, ale też dość daleko od czubu tabeli. Ważna zmiana, podobnie jak w zespole Krakowi przed nowym sezonem, w zespole z Głogowa. Tutaj chodzi mi o trenera tej drużyny przez wiele, wiele lat, co rzadko zdarza się w polskiej piłce nożnej. Trenerem Chrobrego był Ireneusz Mamrot, teraz już trener Jagiellonii Białystok, gdzie zastąpił Michała Probierza, szkoleniowca Pasów. No a nowym trenerem Chrobrego jest od tego sezonu Grzegorz Niciński. A zatem panowie Probierz i Niciński spotykali się przecież w ubiegłym sezonie w meczach zupełnie innych drużyn, AK Gdynia Jagiellonia na poziomie ekstraklasowym. Teraz mecz sparingowy Krakowi z Chrobrym i oto skład Pasów. Tak zaczyna Krakowia to spotkanie. W bramce Adam Wilk, w obronie Kamil Pestka, Piotr Malarczyk, Michał Helik i Deleu. W linii środkowej Mirosław Czowilo, Milan Dimun, Mateusz Wdowiak i Siergiej Zeniow i w ataku Jarosław Michalik oraz Krzysztof Piątek. I już to spotkanie rozpoczęte. Krakowia oczywiście w swoich tradycyjnych strojach, a Chrobry w koszulkach i spodenkach pokolorowanych mniej więcej tak jak inna drużyna z Dolnego Śląska, jak Zagłębie Lubin. Pomarańczowe koszulki, czarne spodenki. Już pierwsza przerwa w grze. Bardzo pechowo zaczyna się to spotkanie dla jednego z piłkarzy Chrobrego. Bardzo śliska jest murawa bocznego boiska w Grodzisku Wielkopolskim, bo właśnie tutaj dziś Krakowia rozgrywa swój ostatni sparing podczas tego zgrupowania. Miałem okazję nawet przejść po tej murawie przed spotkaniem, no i mimo różnych zabiegów podejmowanych tutaj przez władze ośrodka, dość niebezpiecznie, myślę, może być podczas tego spotkania. Naprawdę bardzo, bardzo śliska trawa. No ale już gra wznowiona. Ja jeszcze Państwu podam skład, w jakim to spotkanie zaczyna Chrobry. W bramce Antoli Gospodinow i później w polu Stolc, Michalski, Michalec, Danielak, Bach, Pawlik, Mateusz Macha. Ja może za chwilę popatrzmy i gol! Już sam początek tego spotkania. I bramka dla Chrobrego. Przedostał się dość łatwo w pole karne Krakowi jeden z piłkarzy z Głogowa. No i nie dał rady interweniować skutecznie Adam Wilk. Druga minuta spotkania zaledwie. No i już na listę strzelców wpisał się zawodnik z numerem 26, którego, przyznam się Państwu, nie mam tu niestety w składzie dostarczonym nam przez drużynę z Głogowa przed tym spotkaniem. Może w przerwie uda się ustalić tożsamość tego zawodnika. A ja tymczasem dokończę skład Chrobrego, bo jeszcze kilka nazwisk tutaj w tej pierwszej jedenastce pozostało, a więc Marcel Gąsior, Sergii Napolow i Konrad Kaczmarek. To zawodnicy trenera Grzegorza Nicińskiego. Chrobry już jeden sparing przed nowym sezonem rozegrał. Zwycięstwo 3-2 nad czeską drużyną Olimpią Hradec Kralove. No a Pasy, myślę, doskonała większość z Państwa zdaje sobie sprawę z tego, jak wyglądały wyniki dotychczasowych meczów sparingowych Krakowi. Porażka z Sandecją, remis z czeską Karwiną, no i porażki tutaj w Grodzisku z Pogonią Szczecin 1-2 oraz z Zagłębiem Lubin 0-2. I tak jak mówiłem na samym początku tej naszej transmisji, mamy nadzieję, że nawet mimo tego niezbyt dobrego początku uda się Krakowi dziś wygrać, a tymczasem bardzo dobra okazja Mateusza Machaja, najlepszego strzelca Chrobrego w poprzednim sezonie.
Jeszcze ucierpiał przy tej próbie ataku Machaj, wciąż leży w polu karnym pasów, tam podbiega do niego Adam Wilk, no i w końcu sędzia też zmuszony do przerwania gry. 4 minuty tego spotkania dopiero za nami, nawet niepełne 4 minuty, a tu już naprawdę sporo się wydarzyło. Bramka dla Chrobrego i dwukrotnie musiał interweniować fizjoterapeuta, dwukrotnie kontuzja jednego z zawodników z Głogowa. Podniósł się już Mateusz Machaj, teraz będzie opatrywany poza linią końcową boiska. Ja tę przerwę w grze wykorzystałem w ten sposób, aby tutaj spróbować ustalić, kto strzelił bramkę dla Chrobrego w tym spotkaniu, bo tak jak mówiłem, nie ma numeru 26 w składzie, ale widzę też, że nie ma na boisku, tak jak powinno to być zgodnie ze składem dostarczonym przed spotkaniem, numeru 23 Jakuba Bacha, zawodnika testowanego wciąż w Chrobrym, piłkarza Arki Gdynia. No i warto wspomnieć, że właśnie z gry w Arce zna go Grzegorz Niciński przez ostatnie kilka sezonów, szkoleniowiec, wychowanek drużyny z Gdyni. Przez wiele lat także piłkarz tej ekipy, ale od tego sezonu szkoleniowiec Chrobrego Głogów. O Arce ostatnio głośno. Wygrany super puchar po rzutach karnych z Legią Warszawa, no ale my patrzymy na grę zespołu, którego kibice przyjaźnią się przecież z kibicami z Gdyni, więc Krakowia przed chwilą próbowała lewą stroną atakować piłkę, jednak już za linii bocznej będą wprowadzać do gry rywale pasów, ale teraz już od autu Kamil Pestka. Próba przerzutu w stronę Wdowiaka. Popatrzmy, udaje się opanować piłkę Mateuszowi Wdowiakowi. Teraz wybija mu ją Przemysław Stolc. Aut Krakowi na wysokości pola karnego. Już piłka w 16. Jeszcze raz Pestka. Kolejne dośrodkowanie, popatrzmy i dobra interwencja Anatolia Gospodinowa, ale bardzo ładne dośrodkowanie Jarosława Michalika. Tam któryś z zawodników Krakowi zdołał oddać strzał głową. I teraz już z narożnika boiska Jarosław Michalik ustawia piłkę właśnie w tym miejscu. Udało się wybić futbolówkę zawodnikom z Głogowa. Znów out. Teraz po przeciwnej stronie już Deleu biegnie do piłki. Zobaczymy, czy i tym razem długi wyrzut w pole karne. Tak się wydaje. Tam nie ma blisko siebie żadnego kolegi z drużyny Deleu. A jednak do tyłu zagranie. Tutaj Wdowiak. Znów wrzutka. Popatrzmy. Okazja. Piątek. Jego strzał. Odbity od nogi rywala. Kolejny korner dla pasów.
9. minuta spotkania. Przypomnijmy, że od 2. minuty tego meczu Chrobry prowadzi niestety z Krakowią 1-0 po bramce. No jak się wydaje Jakuba Bacha. Teraz Krakowia szuka wyrównania, ależ blisko było właśnie takiego scenariusza. Krzysztof Piątek był tam w pobliżu piłki. Michał Helik. To chyba on oddawał ten strzał minimalnie obok słupka. Dwukrotnie teraz starał się zagrażać bramce Anatolija Gospodinowa Krzysztof Piątek, dwukrotnie w ciągu mniej więcej minuty. Więc Krakowia już chyba obudziła się po tym niemrawym początku. Covilo teraz pchnięty przez rywala. Sędzia bardzo blisko, widział to doskonale. Już Krakowia. Landy Moon teraz naciskany. Michalik, kolejny faul. Malarczyk już szybko wznawia, ale troszkę za szybko chyba starała się to zrobić Krakowia. I bramkarz Chrobrego zacznie akcję swojej drużyny. Malarczyk wygrywa ten pojedynek główkowy, choć tu jeszcze starcie z Konradem Kaczmarkiem. Chrobry przejmuje, ale teraz niedokładne podanie już przy piłce Deleu. Malarczyk. Piotr Malarczyk ładnie tutaj zamarkował tylko podanie, poczekał aż pojedzie wślizgiem rywal. A chwilę później faulowany defensor Krakowi. Helik, Deleu. Piątek, Zeniow, piłka opuszcza plac gry, będzie znów aut dla Krakowi. Mateusz, bliżej tutaj, Mateusz! Zanim kamień... Deleu już ustawiony w miejscu, z którego będzie wznawiać grę, nie ma tam piłki. Znów krócej, rozegrany ten aut, Michalik, Deleu będzie dośrodkowywał, popatrzmy, jest tam Covilo i broni ten strzał Gospodinow. A znów udało się Krakowi zaatakować dzięki dobrej centrze w pole karne. Wyskoczył tam niepilnowany przez rywali Covilo, ale uderzył niezbyt dobrze, lekko w sam środek bramki. Teraz Piątek zastawia się, nie było faulu. Michał Michalec, kapitan Chrobrego. No i dość częsty obrazek. Chrobry Głogów wybija piłkę na aut. Oj, teraz kolejna przerwa w grze, ale tym razem spowodowana jakimś małym urazem piłkarza Krakowi, niestety, Deleu. Dość szybko jednak podnosi się, całe szczęście. I gra wznowiona właśnie Deleu przy piłce. Malarczyk ma pestkę z lewej strony, właśnie do niego podanie, ale niezbyt dobre. Przejmuje Chrobry, ale teraz Malarczyk naprawia swój wcześniejszy błąd. Wdowiak pociągany lekko za koszulkę, na razie bez... Bez błędu Krakowia rozgrywa piłkę na własnej połowie. Milan Dimun w stronę pestki. Tam lepiej ustawieni obrońcy Chrobrego. I ta drużyna znów przy piłce. Teraz troszkę wyżej atakuje rywali Krakowia pestka. Naciskał Przemysława Stolca. No i ta presja się opłaciła Krakowi, bo pasy już zaczynają grę. Pestka naciskany, musi uważać, wycofuje do Malarczyka. Helik.
Milan Dimun. Michalik, problemy z opanowaniem piłki miał Słowak. I teraz popatrzmy na tę akcję Chrobrego. Piłka już w polu karnym, ale świetnie tutaj pojawił się w linii tego podania Malarczyk. Gra wznowiona, Chrobry, będzie uderzenie z dystansu, ale nie trafił teraz dobrze w piłkę. Michał Pawlik przeprasza swoich kolegów za tę decyzję o oddawaniu strzału. Od bramki Adam Wilk. Pokazuje Wilk, aby jego koledzy wyszli trochę wyżej, bo też wyżej atakuje Chrobry pressingiem. Teraz dobrze przejmuje piłkę Zaniow, jest faulowany Estończyk, no dość daleko do bramki Chrobrego. Piłka tak mniej więcej na wprost bramki strzeżonej przez Gospodinowa. Popatrzmy, na jaki wariant tutaj zdecyduje się Krakowia, konkretnie Jarosław Michalik, który już ustawiony przy tej piłce, jest też Deleu. Dwuosobowy mur. Będzie dośrodkowanie, Czowilo, ale czujnie wiedział, co jest grane. Seweryn Michalski, obrońca z Głogowa, wiedział, jak groźny w powietrzu jest Mirosław Czowilo i kończy się to rzutem rożnym dla pasów. Kwadrans gry za nami, czekamy na pierwszą bramkę Krakowi. Może teraz Michalik już ustawia piłkę, znów stały fragment, znów rzut rożny. Chyba już trzeci lub czwarty w tym meczu dla Krakowi. Popatrzmy, znów piłka wybita przez obrońców Chrobrego. Teraz ta drużyna próbuje kontrować. Udaje się przejąć piłkę. Pawlik, zagranie na środek, wychodzi z bramki Wilk i wybija futbolówkę na aut. Zostaw Sergię, nie ty! Przemysław Stolc nie decyduje się na wyrzut piłki dość długo. Teraz już futbolówka na boisku, okazja do strzału. Nie wiem, czy tam nie było faulu na Mateuszu Machaju. No i taka jest też decyzja sędziego. Lekko tam trącony Machaj przy tej próbie oddania strzału. Rzut wolny. W takiej pozycji, z której sądzę można strzelać, ustawia już mur Adam Wilk. Dwóch, może trzech zawodników zaraz pojawi się w tym murze. Przy piłce ustawiony Sergi Napolow i Mateusz Machaj. Jeszcze tam Michał Pawlik też dołączył do swoich kolegów ustawionych w pobliżu piłki. Popatrzmy, strzał czy dośrodkowanie, jednak bezpośrednio na bramkę próbował Mateusz Machaj. Adam Wilk nie zdążył zatrzymać piłki przed linią końcową. A więc rzut rożny dla Chrobrego. Konrad! Strzał i teraz zdążył Adam Wilk na ten bliższy słupek, posyłana piłka. Dobrze rozegrali to zawodnicy trenera Grzegorza Nicińskiego. I teraz dobrym refleksem, dobrym czytaniem gry popisał się Adam Wilk, strzeżący bramki Krakowi. Wciąż Chrobry, teraz akurat wycofanie piłki aż do bramkarza Gospodinow. Tutaj Piątek stara się przeszkadzać nieco przeciwnikowi. I kolejny raz Chrobry do swojego bramkarza. Michalski, długa piłka w stronę napastników, których jednak nie było tam, gdzie poleciała piłka.
i Malarczyk z Helikiem zaczynają akcję Krakowi. Milan Dimun. On dzisiaj ustawiony dość głęboko. A za to dość często do ataku wybiega zawodnik z numerem trzecim, Kamil Pestka. Teraz akurat już Pestka musi się wracać, bo piłka stracona przez Krakowie. Może uda się odzyskać. Faulu nie było. Jeszcze Chrobry, długa piłka i teraz Helik. Czowilo. I Piotr Malarczyk. Czowilo, tam prawą stroną urywa się Deleu, na razie Michalik, teraz już futbolówka w stronę Deleu posłana, uda się do niej dopaść, nie, tam świetnie interweniował Michał Michalec. I aut pasów, już dwa razy Deleu tak markował długi wyrzut, podawał jednak krócej z autu, może teraz wrzuci piłkę w pole karne, tak się dzieje, Czowilo. Piłka strącona tak do góry, będzie doskonała okazja, Dimun nie trafia, jeszcze poprawka, ale i ten strzał Malarczyka zablokowany, nie było faulu, bliski był przejęcia Dimun, ale teraz już Chrobry próbuje kontrować, doskonale Wdowiak zabiera piłkę. Piątek odskoczyła troszkę futbolówka na plastikowi Krakowi, błyskawicznie doskoczył do niego Seweryn Michalski i tylko aut Krakowi. Czekaj! Mateusz przed niego stał. Skoro aut po lewej stronie, to tutaj Kamil Pestka oczywiście będzie długim wyrzutem zaczynał akcję. Znów w stronę Czowilo, strącona piłka jeszcze przewrotką tam próbował Krzysztof Piątek, no nie miał nawet jak inaczej tej piłki uderzać. Ale na plecach blisko rywal. No i widzieli Państwo, że tutaj najmniejszego zagrożenia dla bramki Chrobrego nie było. Idi! Ty zostaniesz z tyłu, Mateusz wrzuci tam, dobra? Taka przebitka w środkowej strefie, wygrana przez Krakowie, Wdowiak, Pestka, Wdowiak, nie było spalonego, już Michalik zamarkował tylko wrzucenie piłki, ponownie Michalik, a i tam Czowilo pobiegł troszkę za bardzo w lewo, a teraz Malarczyk tutaj w środkowej strefie w sposób dość bezpardonowy powstrzymał tę kontrę Chrobrego. Szybko zaczynają piłkarze z Głogowa, na prawą stronę posłana piłka, tu Jakub Bach, ale doskonały powrót Pestki. Oddał tu Chrobry, teraz to ta drużyna może wrzucać piłkę daleko w szesnastkę Krakowi. Rozpędza się Przemysław Stolc, zagrywa jednak nieco krócej. Czowilo i raz jeszcze Chrobry od autu. Teraz troszeczkę przesadził z tą próbą podania Mateusz Machaj i od bramki zacznie Adam Wilk. Zobaczymy, czy w drugiej odsłonie spotkania znów będziemy oglądać scenariusz, który już znamy z poprzednich sparingów Krakowi. A więc czy nastąpi pełna wymiana składu po pierwszych 45 minutach? A tymczasem tutaj dość prosty błąd w rozegraniu. Nieporozumienie między Czowilą a Wilkiem i rzut rożny dla Chrobrego. Popatrzmy, oj, tutaj nie trafia Stolc w dobrej okazji, a ta poprawka Michała Pawlika niecelna, ale musi troszkę lepiej kryć Krakowia przy tych kornerach. Też niezbyt pewnie Adam Wilk, miałem wrażenie, że przez chwilę nie wiedział, jak powinien się zachować. Całe szczęście skończyło się tylko na strachu.
Przepchnięty Dimun przejmie piłkę Chrobry. Teraz piłkarze Krakowi zachęcani przez trenera Probierza do wyższego wyjścia pressingiem, bo to podanie do tyłu zawodników z Głogowa nie było zbyt udane. Spójrzmy, piłka zagrana tak za linię obrony, tam nie zdążył Piątek, nie zdążył też Zaniow. I obrońcy Chrobrego woleli nie ryzykować, znów korner dla Krakowi. No i niezmiennie Jarosław Michalik w narożniku z piłką. Czowilo nie ma szans jednak. Mirosław Czowilo dopaść do tej piłki, zbyt głęboko posłana. Przy własnym polu karnym za linii bocznej zaczyna Chrobry, Krakowia więc wychodzi wyżej. No i udaje się piłkę odzyskać. Malarczyk. Deleu. Do środka ma ten Kamil! Do środka, asekuruj teraz! Czowilo. Malarczyk, tam na lewej stronie niepilnowany przy linii bocznej Pestka. Na razie środkiem i prawą stroną rozgrywa Krakowia. Długa piłka do Deleu. Doskonałe zagranie, choć może jednak troszkę zbyt wysoko posłana piłka. Bo Deleu tylko trącił ją głową, już nie zdołał później opanować. Teraz bliska Krakowia odzyskania piłki, nie było faulu, choć przewrócony tam Jarosław Michalik. Dobry ślizg Helika, choć jeszcze nie koniec tej akcji Chrobrego. I Czowilo do Adama Wilka. Pestka. Dowiak atakowany przez Stolca, już w ataku Chrobry. Stolc schodzi do środka i faulowany Przemysław Stolc przez Milana Dimuna. Rzut wolny dla Chrobrego. W bardzo podobnym miejscu będzie ustawiona piłka w porównaniu do tej sytuacji sprzed kilku, może kilkunastu minut. Wówczas na strzał z tego rzutu wolnego zdecydował się Mateusz Machaj. Dobrze, Mateusz. Teraz chyba inny wariant będzie wybrany przez podopiecznych trenera Nicińskiego przy piłce Siergiej Napolow. Tylko jeden zawodnik w murze. Zobaczmy, będzie strzał i udało się trącić tę piłkę Adamowi Wilkowi, wybić ją nad poprzeczkę. Rzut rożny. Całe szczęście to uderzenie leciało w środek bramki Krakowi. Ale tak jak już zdążyłem wspomnieć, bardzo śliska murawa dziś w Grodzisku Wielkopolskim. No i na pewno strzały z dystansu to jest dobry pomysł, gdy właśnie takie są okoliczności rozgrywania meczu. Patrzmy na ten korner, teraz Wilk nie ryzykował łapania piłki, wybił raz jeszcze na rzut rożny. Jonas, krok do tyłu! Jakieś dochodzące, bliżej bramki, bliżej bramki! Teraz nieco niżej bita piłka, był tam jeden z zawodników Chrobrego na tym bliższym słupku. Zablokowana jego próba, a chwilę później faulowany jeden z piłkarzy Krakowi. Malarczyk i Pestka. Teraz naciskany Dimun, kończy się to stratą, strzał z bardzo daleka, zauważył tutaj Machaj wysuniętego Adama Wilka, ale nie przymierzył celnie. Już pasy, ale to był znów lepszy okres gry Chrobrego w tym spotkaniu. Musi zabrać się do roboty Krakowia. No, oczywiście wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że wyniki meczów sparingowych to nie jest absolutnie najważniejsza rzecz na świecie, ale na pewno lepiej wygrywać niż przegrywać wszystkie mecze, w jakich się gra.
Teraz broni Adam Wilk ten strzał Jakuba Bacha. Mówił po meczu z Zagłębiem Lubin Piotr Malarczyk, że stara się wpajać swojej nowej drużynie trener Michał Probierz tę chęć wygrywania w każdej sytuacji. To jest oczywiste i zrozumiałe, gdy mamy już sezon ligowy czy rozgrywki pucharowe. No, ale ważne to też jest w takich gierkach treningowych, gdy następuje rywalizacja o skład, o miejsce w tym pierwszym składzie Krakowi. No i także możemy tutaj do tego doliczyć mecze sparingowe. Na pewno dobrze byłoby zwyciężyć choćby jednym z tych starć przed nowym sezonem, bo przypomnijmy, że już dokładnie za tydzień, 15 lipca, pierwsze spotkanie nowego sezonu Lotto Ekstraklasy Krakowia na własnym stadionie podejmować będzie Piasta Gliwice. Zapraszamy gorąco na to spotkanie. Jeśli ktoś jeszcze tego nie wie, to spieszę z informacją, że bardzo ważne jest, by zapoznać się z wiadomościami, z informacjami dotyczącymi sprzedaży biletów w tym nowym, nadchodzącym sezonie. Będzie tam trochę zmian, więc podobna sytuacja w Krakowi, jeśli chodzi o kupowanie biletów, jak i skład personalny zawodników, skład sztabu szkoleniowego. Wejdźcie zatem, drodzy Państwo, na stronę krakowia.pl i tam znajdziecie wszystkie potrzebne do tego informacje, do tego, by pojawić się na stadionie już za tydzień na meczu Krakowi z Piastem Gliwice. A tymczasem tutaj zmiana w drużynie z Głogowa. Schodzi jak na razie z boiska Konrad Kaczmarek, a na placu gry pojawił się Michał Bednarski. Być może zobaczymy też dziś na murawie w Grudzisku Wielkopolskim nowy nabytek Chrobrego, znanego z ekstraklasowych boisk, Przemysława Trytkę. Niedawno dołączył Trytko do ekipy z Głogowa. No i dziś właśnie przeciwko Krakowi być może będzie miał szansę zadebiutować w swoim nowym zespole. A tutaj mamy 32 minutę meczu Krakowia. Chrobry utrzymuje się wynik ustalony już w drugiej minucie, a więc Pasy przegrywają 0-1 ze swoim dzisiejszym rywalem. Teraz strata w środkowej strefie. Chrobry na lewą stronę, posłana piłka, tam jednak nie opanował jej Karol Danielak. Jeszcze okazja, będzie strzał, bardzo mocne to uderzenie, co prawda leciało w Adama Wilka, ale ten strzał sprawił jednak pewne problemy golkiperowi Pasów. Piłka jeszcze tak nieprzyjemnie przed nim skozłowała. O, i teraz błąd Krakowi, świetnie Wilk, będzie okazja na dobitkę, doskonale Malarczyk, jeszcze nie koniec, ależ było duże zamieszanie w szesnastce Krakowi. I znów ta okazja dla Chrobrego wynikała z nieporozumienia w rozegraniu piłki między bramkarzem a linią obronną. Teraz Milan Dimun zbyt krótko podawał do Wilka, może do Helika chciał zagrać tę futbolówkę. No i starali się wykorzystać to piłkarze z Głogowa, przede wszystkim Mateusz Machaj, który dwukrotnie stanął przed doskonałą okazją. Teraz niedokładnie zagrał piłkę Czowilo, już oddał tu Chrobry. Malarczyk, Dimun i Wdowiak. Ale nie zdołał minąć rywala Mateusz Wdowiak, jeszcze sfaulował Karola Danielaka. Gospodinow atakowany teraz wysoko przez kilku zawodników Krakowi. Zeniow faulowany. Zawodnik z numerem 27, rzut wolny dla Pasów.
Malarczyk ustawił piłkę, zostawił jednak Michalikowi. No tego mogliśmy się spodziewać. To już jest miejsce, z którego można, sądzę, strzelać. I to z powodzeniem na bramkę przeciwnika. Czy na coś takiego zdecyduje się Jarosław Michalik? Czy jednak dośrodkowanie, ta druga opcja wybrana? Popatrzmy, Zeniow. Piłka odbita od murawy. Przez chwilę myślałem, że być może przelobuje Anatolija Gospodinowa, ale nic z tych rzeczy. Wyłapuje ją bramkarz Chrobrego. Teraz długa piłka, niedokładna. Ląduje na aucie. I zza linii bocznej Deleu. Czowilo. Deleu raz jeszcze. Teraz trafił tą piłką rywala. Malarczyk. Do końca. Wilk, oj, tutaj bliski był przejęcia piłki napastnik Chrobrego. Konkretnie Michał Bednarski, który wszedł na murawę mniej więcej w 30 minucie. Do końca! Mateusz Machaj, ale wybija piłkę Michał Helik. No i 10 minut tej pierwszej połowy jeszcze przed nami. Mateusz wyżej. A potem około 10 minut przerwy, bo też zdołałem usłyszeć, że to wyniknęło z rozmów tutaj sztabu Krakowi, Chrobrego i sędziów. A więc nie 15, jak to zazwyczaj w takich regularnych spotkaniach ma miejsce, nie 15 minut przerwy, a tylko 10. Pamiętajcie Państwo o tym, jeśli chcecie zdążyć na drugą połowę, jeszcze na pewno o tym przypomnę, gdy będzie kończyć się ta pierwsza odsłona. Tymczasem popatrzmy, bo bardzo dobra okazja dla Chrobrego na podwyższenie prowadzenia. Rzut wolny, tym razem po przeciwnej stronie niż dwie poprzednie próby z rzutów wolnych. Strzał broni Wilk prosto do koszyczka. Posłana ta futbolówka do koszyczka Adama Wilka, rzecz jasna. Już szybko Krakowia, długa piłka od bramkarza, od Wilka do Wdowiaka. Kończy się to autem. Mateusz Wdowiak wrzucił szybko, teraz on, a nie Deleu, będzie zaczynał z za linii bocznej. Biegnie w pole karne Helik, jest tam oczywiście też i Mirosław Czowilo. On powalczy o piłkę, nie trafił w nią jednak, jeszcze Helik. No i tutaj nie było żadnego z napastników Krakowi. I nawet mimo tego nieporozumienia w szeregach Chrobrego, nic dobrego dla pasów z tego wyniknąć nie mogło. Brawo, trzymaj! Do końca! Ładnie teraz wychodzi Chrobry z tą akcją. Jakub Bach, nie było spalonego. Piłka w 16 Krakowi, ale dobrze wychodzi Wilk. Wyłapuje piłkę, szybko zaczyna akcję pasów. Wdowiak, Zeniow lewą stroną. Na razie Wdowiak sam podbiegł z piłką dobrych kilkadziesiąt metrów. Teraz dobra prostopadła piłka, Piątek, gol! 1-1, Krzysztof Piątek. Udało się teraz przeprowadzić dobrą, szybką, składną akcję Krakowi. Świetne prostopadłe podanie. Krzysztof Piątek nie zastanawiał się za bardzo, co w tej sytuacji powinien zrobić. Jego instynkt strzelecki tutaj mogliśmy oglądać. Strzał w stronę dalszego słupka i żadnych szans na interwencję nie miał Anatolij Gospodinow. Zatem od 38 minuty 1-1 w meczu Krakowia Chrobry Głogów. Obie drużyny bardzo często próbują tak osaczać swoich rywali. Bardzo wysoko już w okolicy 16 rywala. Przed chwilą Chrobry robił coś takiego. Teraz widzimy Krakowia. Piątek biegł bardzo szybko w stronę bramkarza Chrobrego. Teraz faulowany Zeniow.
No, trzy rzuty wolne miała Krakowia w tej pierwszej połowie. Mniej więcej z podobnych miejsc, no i za każdym razem faulowany był Sergiej Jezeniow. Teraz Estończyk chyba nieco bardziej ucierpiał niż w tych poprzednich zdarzeniach. Trzyma się za głowę, ale chyba wszystko będzie dobrze z Sergiejem Zeniowem. I wydaje się, że ponownie dośrodkowywał piłkę w pole karne będzie Jarosław Michalik. Tak właśnie się dzieje. Tam przewrócony jeden z zawodników pasów. Krzysztof Piątek leżał na murawie faulu. Zdaniem sędziów nie było. No i trzeba zaczynać nową akcję, ale to już tutaj w strefie środkowej mniej więcej, zza linii bocznej Delewu. Dobrze, ładnie, rozstaw się! Dimun. Deleu, Pestka na drugiej stronie, dostaje podanie. Zeniow świetnie z Pestką, teraz próbował przedzierać się lewą stroną Kamil Pestka. Przewrócony przez rywala, przewrócony z faulem, no i tym razem nieco bliżej już do bramki. Rzut wolny dla Krakowi. Co tym razem wymyśli Jarosław Michalik? Czy dalej będzie Krakowia ćwiczyć ten motyw z wrzuceniem piłki w pole karne? Zostawcie się trochę! Czy jednak bezpośrednio na bramkę postara się uderzyć Michalik? Jest też Zeniow przy piłce. Jeszcze dalej, Mila! Czterech zawodników w murze Chrobrego. Jeszcze jeden z nich tam w pobliżu tego muru. Michalik, znów wrzutka. Dobra interwencja Danielaka. I tym razem nie udało się zagrozić bramce Chrobrego po tym stałym fragmencie. Ale i kontra drużyny z Głogowa nieudana. Deleu wolał nie ryzykować. Bezpieczna wersja wybrana. Wybicie piłki na aut. I za linii bocznej Chrobry. Michalik naciskany teraz przez dwóch rywali, traci piłkę, ale Krakowi już udaje się ją odzyskać. Dimun zaatakowany bezpardonowo i sfaulowany. Tym razem już zupełnie daleko do bramki strzeżonej przez Gospodinowa. Ale chyba znów wrzucać piłkę w szesnastkę będzie Jarosław Michalik. Teraz oczywiście dużo szerzej ustawiona Krakowia pod bramką rywala. Niezły to był pomysł. Ale nie dotarł do piłki Michał Helik. Druga piłka musi wygrać! Czowilo wygrywa główkę, ale piłkę przyjmują piłkarze z Głogowa. Raz jeszcze, ale teraz już Zeniow, popatrzmy, rozpędza się Stończyk lewą stroną. Sergiej Zeniow zbiega na środek, jeszcze kolejny zwód, troszkę się pogubił, ale wciąż Krakowia przy piłce. Piątek szuka miejsca, by strzelać. Jest to uderzenie, ale blokowane przez obrońców. Jeszcze Deleu będzie wrzucał w pole karne, tam jednak więcej piłkarzy w pomarańczowych strojach. I Chrobry próbuje kontrować dobrze ustawiony Malarczyk. Michalik. Faulowany był Jarosław Michalik. Chyba jeszcze lekko podkręcił sobie swoją prawą kostkę. Zawodnik z numerem 23, stając przypadkowo na piłce. No ale teraz już ustawia sobie futbolówkę Jarosław Michalik. A więc czego możemy się, drodzy Państwo, spodziewać? Pewnie dośrodkowania w szesnastkę Chrobrego.
Tam już Czowilo, już Helik. Popatrzmy. Czowilo broni Gospodinow i strąca narzut rożny. Tyle, że tego kornera jednak nie będzie tam spalonego, dopatrzył się sędzia liniowy. Do takiego obrazka przywykliśmy. Czowilo wysoko, zawieszony w powietrzu, wygrywający pojedynek główkowy. Teraz Malarczyk wybija piłkę. Dojdzie do niej tutaj przed linią boczną Przemysław Stolc. Dobre podanie w stronę Mateusza Machaja. Popatrzmy prawą stroną. Chrobry jeszcze rzut rożny dla tej drużyny. Ostatnie kilkadziesiąt sekund. I jedna minuta doliczona przez sędziego do tej pierwszej odsłony. No rzadko to w sparingach ma miejsce, ale faktycznie troszkę tych przerw w grze było, szczególnie na samym początku, gdy piłkarze chyba musieli dostosować się do tej śliskiej murawy. Patrzmy na ten korner. Niezbyt pewnie Wilk wychodził z bramki. Całe szczęście tam jeden z jego kolegów strącił piłkę z głowy napastnikowi przeciwnika. I znów rzut rożny, teraz z drugiej strony. Dawaj, dawaj, koncentracja! Deleu, patrz tutaj, Deleu, koncentracja! Uważaj, bo Pawlik tu wszedł, jeszcze jeden! Do krycia tam musimy! Teraz dobrze, przed pole! No i być może na tym rzucie rożnym zakończymy grę w pierwszej połowie, ale jeszcze koncentracja. To jest słowo kluczowe w drużynie z Krakowa. Michał Probierz tutaj krzyczy do swoich kolejnych zawodników właśnie ten wyraz. Popatrzmy, jeszcze okazja. Helik, Deleu, udaje się wybić piłkę za pole karne. Strzał z dystansu, troszkę nad poprzeczką bramki Krakowi. Szybko próbuje Adam Wilk wznowić grę. Już ta długa piłka w stronę piątka posłana. Malarczyk, Michalik, dobrze zastawił się teraz Michalik, Deleu, jest tam Wdowiak, nie zdąży jednak do tej piłki, od bramki Gospodinow i za moment pewnie skończy się ta pierwsza odsłona spotkania. Oczywiście piłkarze jednej, jak i drugiej drużyny już od dobrych kilkunastu minut intensywnie rozgrzewają się za linią boczną. No i w tym momencie przerwa 10 minut, tak jak mówiłem, a nie 15, jak to zazwyczaj ma miejsce, a więc zapraszam za te około 10 minut na drugą połowę meczu Krakowia Chrobry Głogów.
wracamy do Państwa z bezpośrednią transmisją z Grodziska Wielkopolskiego, Krakowia. Chrobry Głogów 1-1 po 45 minutach gry. Najpierw bramka dla Chrobrego, już w drugiej minucie Jakub Bach strzelcem tego gola dla Krakowi trafił Krzysztof Piątek w minucie 38. Nieco skrócona ta przerwa, jak wspominałem, pod koniec pierwszej połowy. Już gra rozpoczęta. Cztery zmiany w Krakowi. Nie ma już na boisku Piotra Malarczyka, Jarosława Michalika, Sergeja Zeniowa oraz Krzysztofa Piątka. W ich miejsce pojawili się Krzysztof Szewczyk. Numer 20, więc Mateusz Szczepaniak. Jest także na murawie nowy nabytek Krakowi, właśnie przy piłce, numer 17, Michal Siplak. Popatrzmy, interwencja Wilka. No, Siplak jak na razie zanotował stratę, ale będziemy przyglądać się i czekać na jego lepsze zagrania w tym debiucie w barwach Krakowi. Szybciej! 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 Sporo też zmian oczywiście w drużynie z Głogowa. Przyznam szczerze, że trudno będzie mi w tej chwili wszystkie te zmiany Państwu przedstawić, no ale choćby teraz już był w tej akcji nowy zawodnik, którego nie było w pierwszej odsłonie na murawie, Michał Borecki, numer 14 na pomarańczowym plastronie. Teraz długa piłka Helika w stronę Szczepaniaka za plecami Mateusza Szczepaniaka. Ta piłka przeleciała, aut dla Krakowi. Krzysztof Szewczyk pokazuje mu Deleu, że to on ma jednak wrzucać tę piłkę z autu. No i będzie długi wyrzut, pewnie na Czowilo. Tak właśnie się dzieje. I długie też zagranie zawodnika z Głogowa. Wyekspodiowana futbolówka. I oddał tu pasy. Szczepaniak wciąż w walce o piłkę. Teraz już Chrobry, ale dobrze Helik, osaczony przez dwóch rywali. Wciąż jednak Krakowia, Dimun. Pestka na środek. Tam był Hubert Adamczyk, ale jego zagranie nie dociera do kolegi z drużyny. Strącił piłkę głową Pestka. Jeszcze musi walczyć Krakowia o odzyskanie piłki. I teraz to się udaje. Deleu i Szewczyk. Pokazywał się Adamczyk, ale czujnie w defensywie Łukasz Szczepaniak. Helik i Siplak. Pestka. To już Wdowiak i teraz próbował zabrać piłkę rywalowi Kamil Pestka. Skończyło się wybiciem piłki na aut. Też czterech zmian w drużynie z Głogowa. Doliczyłem się, jeśli chodzi o te zmiany wykonane w przerwie.
spotkania. Na murawie pojawili się Michał Ilków-Gołąb, Michał Borecki, Ariel Wawrzyk, Maciej Kona i Łukasz Szczepaniak, a więc pięć tych zmian. A nawet sześć, bo zapomniałem spojrzeć w stronę golkipera, który strzeże dostępu do bramki Chrobrego. Sławomir Janicki zastąpił Anatolija Gospodinowa. W Krakowi drugim bramkarzem na to spotkanie Grzegorz Sandomierski. Na razie nie pojawia się na murawie ten golkiper pasów. Teraz faulowany jeden z jego kolegów z pola w strefie środkowej i od rzutu wolnego Krakowia. Już gra wznowiona. Siplak, Czowilo, Dimun. Długa piłka, popędzi tam Adamczyk i czy to będzie korner? Tak, piłka opuściła pole gry. Nie ma już na murawie Jarosława Michalika. Teraz inny zawodnik Krakowi będzie musiał kopnąć tę piłkę z narożnika boiska. Już pojawił się tam Krzysztof Szewczyk. Na dalszy słupek posłana ta futbolówka, ale nie zdołał do niej dopaść Szczepaniak. Chwilę później faulowany jednak Mateusz Wdowiak. Ucierpiał nieco w tym zdarzeniu. Zawodnik Krakowi wciąż nie podnosi się z murawy, by zaraz to nastąpiło. No i za moment też Krakowia z rzutu wolnego. Bardzo ostry kąt. Pewnie znów będziemy oglądać dośrodkowanie. Już Wdowiak na nogach. Przy piłce ustawiony Hubert Adamczyk. Prawą nogą będzie dokręcał piłkę w stronę bramki Chrobrego. Wybita jednak to dośrodkowanie i ta próba strzału Wdowiaka kończy się no nawet autem, a nie wznowieniem od bramki. Czyli w sumie lepsze rozwiązanie dla Krakowi, bo można podejść wyżej, przycisnąć rywali, postarać się odzyskać piłkę. To się teraz dzieje, choć Siplak zagrał bardzo wysoko, do góry. Teraz to samo zrobił Szczepaniak. Walka w tych pojedynkach główkowych cały czas wygrywana przez Krakowi, ale teraz już futbolówka na murawie. I to przy nogach piłkarzy z Głogowa. Dobrze wychodzi z bramki Wilk. Oj, dość ryzykownie wznawia, ale szczęśliwie, skutecznie. Czowilo, Szewczyk. Adamczyk, Szewczyk. Jeszcze raz Mirosław Czowilo. I Hubert Adamczyk. Był faulowany, przedziera się Adamczyk. Zostawia Szewczykowi, ten dośrodkowuje. Tam nie zdąży Szczepaniak, choć jeszcze będzie okazja. Nie, teraz to zagranie od Pestki do Adamczyka zbyt mocne. Od bramki grę wznawiać będzie Sławomir Janicki. Brawo Kubek, dawaj Kubek, brawo! Helik. Tam urywał się Szczepaniak, ale na razie piłkarze z Głogowa są przy piłce.
Wysoko atakuje Krakowia. Dimun na aut, ale jeszcze po nodze przeciwnika. Siplak. Wilk tam przeszkadzał piłkarzom Krakowi Mateusz Machaj. Siplak, Czowilo i Deleu. A widzą Państwo teraz dość taką ekspresyjną reakcję Michała Probierza, który jest po prostu zły na Deleu, że ten zagrał górą, a nie dołem. Deleu przepraszał swojego trenera za tę swoją decyzję i sądzę, że następnym razem już faktycznie zagra dołem, a nie górą. No na razie musi zagrać górą, bo wyrzuca piłkę z autu. Teraz za bardzo też nie miał innego wyjścia niż zagrać górą. Adamczyk szybko z autu, Szczepaniak, piłka wybita. Udało się zyskać dobrych kilkanaście, kilkadziesiąt metrów, już wysokość pola karnego. I Krzysztof Szewczyk zza linii bocznej. 10 minut bez bramek na razie w tej drugiej połowie. Utrzymuje się wynik ustalony w pierwszej odsłonie. 1-1 po bramkach Bacha i Piątka. Czowilo, oj, to nie jest obrazek, jaki chcielibyśmy oglądać. Trzyma się za głowę Mirosław Czowilo. Będzie potrzebna przerwa w grze. Trzyma się też za głowę interweniujący tam zawodnik Chrobrego. Zderzyli się głowami Czowilo i obrońca z Głogowa. Teraz już tylko Czowilo pozostaje na murawie. Wciąż trzyma się za głowę. Ale mam nadzieję, że tutaj to stłuczenie, jakiego z pewnością nabawił się Czowilo, nie będzie niczym groźnym, niczym złym skutkować nie będzie. Widzą Państwo, że tutaj potrzebny jest zimny okład na tył głowy Mirosława Czowilo. No i całe szczęście, że tył, a nie przód głowy Czowilo, choć to też jest takie miejsce, które lepiej, żeby pozostawało nietknięte, jeśli chodzi o Mirosława Czowilo. Bo choć wolelibyśmy nie pamiętać o tej jego paskudnej kontuzji z ubiegłego sezonu, no to wciąż przypomina nam o tym ten niebieski kask, który nosi Czowilo na swojej głowie. Ale już gra wznowiona i to, co ważne, z zawodnikiem z numerem 5 na koszulce. Faulowany teraz jego kolega z drużyny, Kamil Pestka, przewrócony. Będzie rzut wolny, szybko próbuje Krakowia, ale tutaj sędzia upomina Szewczyka, że z nieco innego miejsca powinien rozpoczynać się grę. No to w takim razie, skoro nie szybko, to nieco wolniej i nieco dłużej będzie posłana ta piłka już w polu karnym, ale tym razem nawet nie było szansy na stworzenie zagrożenia. Za nisko kopnął futbolówkę Szewczyk i od autu Krakowia. Zbliża się godzina gry w tym spotkaniu. No i zbliżają się też zmiany w obu drużynach. Można było się spodziewać, że właśnie około 60 minuty spotkania te kolejne zmiany nastąpią. Dwóch piłkarzy Chrobrego już czeka przy linii bocznej. O ile dobrze też dostrzegłem, to 5 zmian w Krakowi za moment. Ale jeszcze Deleu w pole karne, tam Szczepaniak, tam Czowilo, ale tam byli też obrońcy Chrobrego. Znów piłka w polu karnym
Udało się. Piłkarzom z Głogowa ją opanować i oni dość dawno już nie niepokoili bramki strzeżonej przez Adama Wilka. Oj, teraz strata Krakowi. Trzeba uważać lewą stroną. Łukasz Szczepaniak schodzi na środek. Będzie uderzać, ale wstawił tam nogę Szewczyk. Zabrał piłkę. Teraz wyścig o futbolówkę i tu staranował swojego kolegę z drużyny. Kapitan Chrobrego Michał Michalec. Przerwa w grze i w tym momencie zmiany w obu drużynach, tak jak wspominałem. Przemysław Trytko i Robert Mandrysz, jeśli chodzi o Chrobrego, a więc mamy ten debiut Przemysława Trytki w barwach drużyny z Głogowa, a w Krakowi na placu gry pojawiają się Dominik Ochał, Grzegorz Sandomierski, Radosław Kanach, Grzegorz Gawle, Szymon Drewniak i Lenart Sowach. Co oznacza, że w tym momencie 10 zmian już wykonanych przez trenera Probierza. Jedynym zawodnikiem, który zaczynał to spotkanie w barwach Krakowi i wciąż jest na murawie, jest Mirosław Czowilo. Teraz nieco zwlekał z tym podaniem Dominik Ochał. I Radosław Kanach. Sowa. Cyplak dostał podanie od Czowilo, teraz zagrywa na środek, znów Czowilo, dobre podanie, Szczepaniak nie był jednak faulowany, a teraz z kolei faulował Czowilo. Prawą stroną próbuje Chrobry, Borecki, wybija mu piłkę Siplak. Dawaj Ochał, wyjechać! Ochał! I piłka dla Krakowi, Grzegorz Sandomierski za chwilę wznowi grę. Asekuruj Michał! Paniak wyskoczył wysoko, będzie okazja, być może Szewczyk jednak powstrzymany. Teraz Szczepaniak ponawia swoje zagranie głową. Ochał musi uważać, dobrze zagrywa głową do Sandomierskiego. Ciplak, Czowilo ma teraz troszkę więcej miejsca, nie podchodzi z piłką, zagrywa długie podanie w stronę Sowacha, ale nie miał najmniejszych szans Lenart Sowach dopaść do tej piłki. Od bramki Sławomir Janicki. No tym razem Czowilo pokonany w pojedynku główkowym. Długa piłka w stronę Szczepaniaka. Mateusz Szczepaniak strąca ją do ziemi. Wciąż Szczepaniak wybija piłkę Michał Michalec. I Szewczyk zacznie zza linii bocznej. A jednak nie, jednak Radosław Kanach wrzuci piłkę do gry. No i wrzuci w pole karne. W tym momencie nawet nie ma innej opcji. Kanach.
Wyskoczył tam jeden z piłkarzy pasów, to Siplak staranował przeciwnika, już szybko zaczyna Chrobry, długa piłka, ale powrót Sowacha i Grzegorz Sandomierski ma piłkę w rękach. No i teraz koniec! I do grania, graj szybciej! Siplak. Sowach. Raz jeszcze Siplak. Na drugą stronę. Tutaj Ochał. Długa piłka, Szczepaniak. Przytrzymywany i popychany jednocześnie przez Michała Michalca. Rzut wolny dla pasów. Szymon Drewniak czeka na piłkę. No teraz przez chwilę nie było chętnego do rozegrania tego stałego fragmentu gry. Już jest piłka przy nodze Szymona Drewniaka. Gwizdek sędziego, można grać, można wrzucać w pole karne. Odbita piłka od nogi Siplaka. Jeszcze nie koniec, popatrzmy. I łapie piłkę Sławomir Janicki. Tam uratował futbolówkę przed linią końcową boiska Szczepaniak. Rzucił piątkę na Szczepana, idealny był moment. Oddał tu Chrobry, długie zagranie. Dotrze do piłki Michał Borecki, wbiega w pole karne, popatrzmy, Borecki broni Sandomierski, nogą odbija piłkę do boku i co więcej, nawet wyszło z tego dobre podanie, rozpędza się Grzegorz Gawle, zatrzymany tutaj mniej więcej w okolicy linii środkowej. Brawa dla Grzegorza Sandomierskiego, bo teraz uratował skórę swoim obrońcom, którzy przepuścili Michała Boreckiego, szarżującego lewą stroną. Sowach, długi wyrzut, tam jednak więcej piłkarzy Chrobrego. Adamczyk, Czowilo, zagranie piętką. Przejęte jednak przez rywali, ale znów Krakowia, Szczepaniak, lewą stroną Gawle. Popatrzmy, czy zdąży opanować piłkę w polu gry. Tak się stało, ale akcja kończy się autem dla Chrobrego. Będzie 11. zmiana w Krakowi. Zejdzie z boiska jednak Mirosław Czowilo. W jego miejsce pojawi się na placu gry Sylwester Lusiusz, a więc nie od razu, jak to miało miejsce w poprzednich sparingach, nie od razu po 45 minucie cały skład wymieniony, tutaj nieco bardziej stopniowo. No bo trzeba pamiętać, że za tydzień trener Probierz będzie miał do dyspozycji już tylko 3 zmiany, bo za tydzień zaczyna się nowy sezon Lotto Ekstraklasy, 15 lipca. I spotkanie na stadionie przy ulicy Kałuży z Piastem Gliwice. Gorąco zapraszamy na stadion już za tydzień. Ale na razie zapraszamy do pozostania z nami przez te 20 kilka minut, jakie tutaj mają jeszcze do rozegrania piłkarze Krakowi i Chrobrego Głogów. Ciągle 1-1, bramki Bacha i Krzysztofa Piątka. Teraz kilka szybszych podań. Wymienili piłkarze z Głogowa, ale zagrywali do tyłu, a gdy przyszło do zagrania do przodu, to widzieli Państwo, bardzo, bardzo dużo dokładności brakowało w tym podaniu. Długim wykopem zaczyna Sandomierski. Szczepaniak. Nie był faulowany. Utrzymuje się przy piłce Krakowia. Udało się wywalczyć aut. Sowach, Siplak. Raz jeszcze piłka opuszcza pole gry.
Gawle zostawi piłkę Sowachowi. Ten zagrywa do tyłu. Chodźcie pan teraz! Brawo, brawo, Łukasz! Teraz wyżej zaatakował Łukasz Szczepaniak. Kanach, Drewniak. Długa piłka, tutaj odpycha Szewczyk swojego rywala. No i ucierpiał piłkarz Chrobrego Głogów. Jest znów konieczna interwencja. Co więcej, będzie konieczna zmiana. Pojawi się na polu gry ponownie Karol Danielak, który wcześniej już zdążył zejść z boiska i zastąpi kontuzjowanego, o ile dobrze dostrzegłem, Ariela Wawrzyczyka. Przypadkowe na pewno zdarzenie, ale to nie zmienia faktu tego, że dość mocno uszkodzony tam nos piłkarza z Głogowa. I dopiero po zatamowaniu tego krwotoku będzie można kontynuować grę, będzie mógł opuścić plac gry Ariel Wawrzyczyk. Już to się stało, na pewno nie zapamięta dobrze meczu z Krakowią ten zawodnik. W jego miejsce, jak mówiłem, Karol Danielak powrócił do gry. No i wracają do gry już wszyscy piłkarze. Chrobry przy piłce. W pole karne kierowana ta futbolówka. Teraz nie było faulu, choć krzyk zawodnika z Głogowa było słychać aż tutaj przy naszym stanowisku. Michał Borecki tam przewrócił się, ale bez udziału piłkarza Krakowi, zdaniem sędziego. Trochę ponad 15 minut jeszcze do końca tego meczu, pewnie około 20, bo sądzę, że i tym razem sędzia będzie mógł doliczyć kilka minut do tej drugiej połowy. Chociażby przez tę przerwę spowodowaną koniecznością zmiany w drużynie z Głogowa. No i teraz Kanach niedokładnie. I okazja dla Chrobrego. Trójką atakowali piłkarze z Głogowa przez moment. Teraz już zdążyła wrócić Krakowia. Trytko. Jego podanie przejęte przez pasy Drewniak. Sowach. Ale niezbyt dokładnie. Jeszcze trzeba walczyć o odzyskanie tej piłki. Teraz robi to Chrobry. Piłka na aucie. Wybił ją tam Grzegorz Gawle spod nóg przeciwnika. Minął przeciwnika Przemysław Stolc. Teraz już Sowach przy piłce. Raz jeszcze Stolc. Zagranie w pole karne. Dobrze wygląda ta akcja Chrobrego. Popatrzmy, będzie okazja. Łukasz Szczepaniak trafił piłkę głową, ale już nie zdołał skierować jej w stronę bramki. To może być, Radziu. Radziu. Uskoczyła mi to. Każdemu skacze.
Dawaj, organizuj się, a ty go! Lucjusz, wygrać go, Nie zmieć za Lucjusz! Sandomierski na środek pola gry, posłał piłkę, tam Sylwester Lucjusz przegrał jednak pojedynek główkowy, Sowach, od jego pięty odbita piłka, dzięki temu Krakowie, ale znów niedokładnie. I trzeba wracać, choć nie, tutaj Michał Borecki zupełnie nie zrozumiał się z kolegami z drużyny, oddał tu pasy. Lenart Sowach. Szczepaniak z łatwością wygrał główkę, teraz Krakowi udaje się odzyskać piłkę, spójrzmy, Szewczyk zbiega na środek, jest popchnięty przez przeciwnika. Krzysztof Szewczyk, tym razem nieco bardziej w osi boiska będzie ustawiona piłka przy tym rzucie wolnym. W tym momencie nad polem gry przeleciały trzy bociany. Zobaczymy, czy przyleciały tutaj nad to boczne boisko w Grodzisku Wielkopolskim, by oglądać bramkę Krakowina 2-1. Szymon Drewniak ustawiony przy piłce. Tutaj Gawle urywa się prawą stroną. Do niego posłana piłka. Grzegorz Gawle, ale ucieka mu ta piłka. Niestety od bramki zacznie Sławomir Janicki. Dobrze zastawiał się Przemysław Trytko. Teraz Sowach nieco rozminął się z piłką. Musi być uważny Sandomierski. Udało się wybić na połowę rywali. Drewniak. Tam wracał ze spalonego jeden z piłkarzy Chrobrego. Drugi z nich, a więc Trytko. Już na offside nie był. Ta gra mogła być kontynuowana. Teraz kontynuować będzie ją Krakowia. Sandomierski. Szczepaniak tym razem nie wygrał tej główki. Znów był tam spalony. Nie mogli grać piłkarze z Głogowa. Tutaj pokazuje Ochał, że nie ma komu zagrać. Teraz Kanach przy piłce, ale to jest strata. Robert Mandrysz i doskonały ślizg Dominika Ochała. Długa piłka. Szczepaniak wyskoczył przed rywala, ale rozminął się z piłką Mateusz Szczepaniak. Teraz wyżej atakuje Krakowia, uda się przejąć piłkę Krzysztof Szewczyk prawą stroną, dośrodkowanie i wyłapie tę futbolówkę Sławomir Janicki. Pokazuje bramkarz Chrobrego swoim kolegom, że potrzebne jest uspokojenie, potrzebne jest wyjście linii obronnej do przodu. No i długim wykopem zaczyna golkiper Chrobrego. Tam już urywa się Łukasz Szczepaniak. Sandomierski będzie miał bliżej do piłki. Do grania! Dawaj, Szefa! Ochał i Drewniak. Przerzut na drugą stronę. Jeszcze Sowach w walce o piłkę. Lenart Sowach lewą stroną Krakowia. Ale byli dobrze ustawieni obrońcy Chrobrego, choć teraz ich strata i próba Szczepaniaka zablokowana. Bez faulu! Na piłkę! Jeszcze był Adamczyk, Gawle, Szczepaniak, spójrzmy, Szczepaniak, dobry ślizg, jeszcze nie koniec, ależ było blisko, nie trafił dobrze w piłkę jeden z piłkarzy Krakowi, spójrzmy, Adamczyk, przerzuca i gol! Od poprzeczki odbita piłka. I 2-1. Prowadzą pasy. 80. minuta spotkania w sparingu z Pogonią Szczecin. W końcówce Krakowia straciła prowadzenie. Teraz w końcówce Krakowia na to prowadzenie wychodzi. I liczymy na to, że już to prowadzenie utrzyma. Krzysztof Szewczyk od niego. No, tak w zasadzie odbita piłka.
Potem futbolówka odbiła się też od poprzeczki. Najważniejsze, że skończyła w bramce Chrobrego Głogów. Koncentracja! Bliżej! Go! Bliżej! 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 Po co do tyłu? Po co wróćmy do tyłu, tylko graj! Sandomierski w stronę Sowacha. Tak samo jak ty stąd! Udało się utrzymać piłkę w boisku, ale już przy niej Chrobry. Teraz długa piłka na prawą stronę. Dobra interwencja Siplaka. Jeszcze Sowach i Sandomierski. Przepchnięty przez rywala Hubert Adamczyk. Jeszcze walka. Walka, w której faulowany był Szymon Drewniak. Już zaczęła Krakowia. Puścił piłkę Szewczyk. Szczepaniak chciał odegrać do swojego kolegi. Przerwali to piłkarze Chrobrego od autu Krakowia. Kanach po linii. Tam połapał się w tym Karol Danielak, ale Krakowia zyskała kilka metrów. Drewniak wycofuje. Sowach. Pole karne. Dobrze to wygląda. Popatrzmy, jest strzał i gdzie ta piłka skończy? W rękach Sławomira Janickiego. Uderzał. Kończył tę akcję Grzegorz Gawle. Teraz odskoczyła futbolówka Robertowi Mandryszowi. Udaje się Krakowi przejąć piłkę. Szewczyk. Sam jest teraz na prawej stronie boiska. Szewczyk próbuje dośrodkować i będzie za chwilę znów okazja do dośrodkowania. Ale już z narożnika boiska. Szymon Drewniak tam niespiesznie podąża, by wykonać ten rzut rożny. Tam będą czyhać Siplak i Szczepaniak przede wszystkim na wygranie główki. Karol, Karol! Ale jest też kilku innych piłkarzy Krakowi. Szczepaniak! Został bez opieki w polu karnym, ale miał troszkę zbyt wysoko piłkę, by oddać dobry strzał. Od bramki zaczyna Janicki. I mniej więcej 7 minut zostaje do końca 90 przewidzianych na to spotkanie. Może troszkę dłużej potrwa to spotkanie. Zobaczymy. Z autu zaczynała Krakowia. Szczepaniak w narożniku boiska. Dwóch rywali miał przeciwko sobie. Odbił piłkę od jednego z nich. I za chwilę Lenart Sowach wrzuci piłkę ponownie do gry. Radek, wyżej teraz, Radek. Przed nim zdycha. Już Sowach jest przy linii bocznej. Długi wyrzut na Szczepaniaka, jeszcze Drewniak, jego strzał zablokowany przez kapitana Chrobrego. Kanach, Adamczyk zamarkował zagranie po linii, teraz dopiero właśnie na taki wariant się zdecydował Hubert Adamczyk. I w tym momencie faul Kanacha. Długa piłka, ale nie pognał za nią Łukasz Szczepaniak. Miał dużo czasu na opanowanie futbolówki Kanach. Już Siplak. Lusiusz i Siplak. Długa piłka w stronę Sowacha. Czy zdąży Lenart Sowach? Jeszcze przepycha się tam z rywalem.
Oparcie! Drewniak. Dobre podanie, piętką próbował Grzegorz Gawle. I aut dla Krakowi. Sylwester Lusiusz. Dobra wymiana podań. Adamczyk już w okolicy pola karnego Krakowia. Piłka posłana w szesnastkę. Jeszcze Lusiusz. Odskoczyła mu troszkę ta piłka. I udało się Chrobremu zabrać z tą futbolówką. Wychodzą z kontrą piłkarze Chrobrego. Tam był faulowany jeden z nich wcześniej w tej akcji. A dwóch aż zawodników w pomarańczowo-czarnych strojach leży teraz na murawie. No i dlatego gra została przerwana kolejny raz. W tym spotkaniu coś takiego oglądamy. Jeszcze kilka minut do końca tego spotkania i zdąży zameldować się na murawie Mateusz Jarzynka, który w tej chwili się przebiera. Krakowia oddaje piłkę Chrobremu. Dobre teraz zagranie do Szczepaniaka, ale jednak spalonego zauważył sędzia liniowy. Na granicy tego spalonego z pewnością to była sytuacja, na szczęście dla pasów. Jednak ten minimalny spalony był, opuszcza plac gry Sylwester Lusiusz. A już na murawie pojawił się Mateusz Jarzynka. Na te ostatnie kilka minut Sandomierski. Długa piłka, tam Szczepaniak wygrał główkę, faulowany był Krzysztof Szewczyk. A skoro rzut wolny w drugiej połowie, to przy piłce pojawia się Szymon Drewniak. Bardzo dużo okazji mieli dziś podopieczni Michała Probierza na ćwiczenie stałych fragmentów gry, na ćwiczenie przede wszystkim dośrodkowań z tych stałych fragmentów. Bez większych efektów niestety, ale mamy nadzieję, że te efekty przyjdą wtedy, gdy one najbardziej będą potrzebne, a więc od przyszłego tygodnia to się zacznie. Od sezonu Ekstraklasy. Teraz Drewniak wrzucił już piłkę, wybili ją piłkarze Chrobrego od autu Krakowia. Mniej więcej minuta do końca tego spotkania. Szczepaniak przewracał się tam w polu karnym, ale bez asysty rywala. No i teraz spieszy się Sławomir Janicki, chce, by jego drużyna jeszcze tutaj ugrała remis. A Krakowia już naprawdę blisko swojego pierwszego zwycięstwa za kadencji Michała Probierza. Faulowany Kanach, który teraz przeniesiony na środek pola, a jego miejsce na prawej obronie zajął Mateusz Jarzynka, do którego właśnie posłana piłka.
Tyle, że już Łukasz Szczepaniak i Chrobry Głogów w ataku. Danielak zbiega w pole karne, traci równowagę, zagrywa na środek i całe szczęście tam był ustawiony w dobrym miejscu. Radosław Kanach wybił tę piłkę na aut. Sama końcówka tego sparingu. Jeszcze trzeba się skoncentrować, wybronić tę ostatnią pewnie szarżę Chrobrego, ależ było blisko. Łapie się za głowę. Teraz Bartosz Machaj minimalnie przestrzelił. No i Grzegorz Sandomierski musiał wyciągać piłkę tylko spod tego żywopłotu za jego bramką, a nie z bramki właśnie. Druga piłka! No i myślę, że lada moment możemy spodziewać się gwizdka sędziego, który zakończy to spotkanie. Jeszcze Szczepaniak wygrywa główkę, ale tutaj tylko Danielak w pobliżu piłki. Jarzynka, już piłka wycofana do Sandomierskiego. Szczepaniak był na spalonym, więc nie brał udziału w tej akcji. Szewczyk nie zdołał piłki opanować. Jeszcze od autu Chrobry. Szczepaniak. I teraz to już chyba naprawdę ostatnia szarża Chrobrego w tym spotkaniu. Świetny wślizg piłkarza Krakowi, który tam jeszcze co więcej przypadkowo ucierpiał. Chyba Grzegorz Gawle interweniował ofiarnie w tej sytuacji. Tak jest, numer 96 na koszulce w biało-czerwone pasy, a więc Grzegorz Gawle. Gra wznowiona, piłka posłana w pole karne Krakowi. Raz jeszcze popatrzmy przed szesnastką. Teraz odskakuje futbolówka Mandryszowi. Błąd w rozegraniu tej akcji Chrobrego, kontra pasów. Jest okazja, by nawet podwyższyć tutaj prowadzenie, podwyższyć pewnie to zwycięstwo, choć na gwizdek sędziego kończący mecz wciąż czekamy. Już to oczekiwanie zakończone, a więc udaje się wygrać ostatni sparing przed nowym sezonem. Udaje się wygrać po raz pierwszy trenerowi Michałowi Probierzowi jako szkoleniowcowi Krakowi. 2-1 dla pasów w meczu sparingowym z Chrobrym Głogów. Zaczęło się od bramki Jakuba Bacha. Na samym początku spotkania Chrobry wyszedł na prowadzenie, ale potem trafienia Krzysztofa Piątka i Krzysztofa Szewczyka. No i pasy zwycięskie. A już za tydzień mecz z Piastem Gliwice. Już to będzie pierwsza kolejka nowego sezonu Ekstraklasy. Przypominam raz jeszcze o tym, że są bardzo ważne informacje zamieszczone na stronie naszego klubu krakowia.pl. Informacje dotyczące nowego systemu sprzedaży biletów, który będzie obowiązywał w nowym sezonie, a więc warto odwiedzić właśnie tę stronę, jeśli jeszcze Państwo tego nie zrobili. No i liczymy na to, że już za tydzień w bardzo dobrym stylu Krakowia zacznie nową kampanię w Ekstraklasie. A za dzisiaj bardzo serdecznie dziękujemy i do usłyszenia pewnie przy okazji jakichś kolejnych transmisji.